Rodziłam się u zbiegu dwóch epok. Za późno, aby tańczyć kankana, za wcześnie, aby podziwiać rozbicie atomu. Oscyluję więc krańcowo między przepaścią a nadzieją. 28 lutego przypada 45. rocznica śmierci Zofii Stryjeńskiej, malarki, graficzki, ilustratorki nazywanej księżniczką sztuki polskiej. Urodziła się 13 maja 1891 roku w Krakowie jako najstarsze z sześciorga dzieci Anny i Franciszka Lubańskich. Od dzieciństwa pasjonował ją rysunek i malarstwo. Często towarzyszyła ojcu, właścicielowi sklepu z galanterią skórzaną, ilustrując przybywających tam klientów. Wbrew planom rodziców, widzących ją w pracy w urzędzie pocztowym, wymogła na nich udział w kursie malarskim. A od 1 października 1911 roku, wykorzystując dokumenty brata, rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium jako Tadeusz von Grzymala. Trudny to był czas dla ambitnych, wyzwolonych kobiet. Stryjeńskiej udało się studiować rok. Przełomem dla niej był maj 1913 roku, kiedy krytyk sztuki Jerzy Warchałowski ogłosił narodziny nowego talentu. Jemu też zawdzięczamy zaangażowanie Stryjeńskiej do wykonania dekoracji Pawilonu Polskiego na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 roku. Jako artystkę doceniano Stryjeńską głównie w latach 20. XX wieku. Najsłynniejsze jej prace to cykl bożków słowiańskich, Pascha, dekoracje z cyklu 12 miesięcy. Ale jako kobieta Stryjeńska rzadziej była szczęśliwa. W 1916 roku wzięła cichy ślub ze znanym projektantem wnętrz i sztuki użytkowej, grafikiem Karolem Stryjeńskim. Burzliwe małżeństwo zaowocowało trójką dzieci, córką Magdą, urodzoną 7 lipca 1918 roku, i bliźniakami Janem i Jackiem, urodzonymi 21 listopada 1922 roku. Kiedy kilka lat po urodzeniu synów dziennikarz zapyta Stryjeńską, które ze swych dzieł uznaje za najdoskonalsze, odpowie: żaden z moich obrazów. To moi dwaj synowie, Kantuś i Jacek. To są dwa moje dzieła najdoskonalsze, na jakie mnie było stać jako kobietę. Pogłębiające się nieporozumienia z mężem kończą się rozwodem w 1927 roku. Stryjeńska w 1929 roku jeszcze raz wyjdzie za mąż za aktora Artura Sochę, ale i w tym kilkuletnim związku nie będzie szczęśliwa. Lata 30. przynoszą coraz mniej zamówień i problemy Stryjeńskiej z zabieganiem o nie. Trudne, przepełnione emocjami i walką o artystyczne zaistnienie życie malarki doskonale prezentuje w swej książce Stryjeńska w Diabli na Dali Angelika Kuźniak. Aby poznać pełne losy artystki, także powojenne, emigracyjne życie w Genewie, zapraszamy do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. A teraz otwieramy przed Państwem drzwi do Muzeum Narodowego w Kielcach. Dzień dobry. Jestem w Muzeum Narodowym w Kielcach, przed jedynym obrazem Zofii Stryjeńskiej znajdującym się w Muzeum Kieleckim pod tytułem Czonka. Razem z głównym konserwatorem panią Małgorzatą Miszczal chciałbyśmy przybliżyć Państwu ten obraz i autorkę. Dzień dobry. Znajdujemy się przed jednym obrazem, który ma bardzo ciekawą historię, równie niekonwencjonalną jak osoba autorki. W 1924 roku Jerzy Warchałowski, przygotowując wystawę Pawilon Polski na Wystawie Światową w Paryżu, zaproponował Zofii Stryjeńskiej namalowanie cyklu panodekoracyjnych. Miało to być 6 obrazów wielkości mniej więcej 3x4 metry, przedstawiający 12 miesięcy. Obraz, który możemy oglądać w Galerii Malarstwa Dawnego Europejskiej Sztuki Zdobniczej Muzeum Narodowego w Kielcach, jest fragmentem kompozycji przedstawiającej Marzec Kwiecień. Jest to zaledwie 1/6 większego fragmentu. Obraz oglądaliśmy, przygotowując coroczne przeglądy konserwatorskie, analizuje się jego potrzeby, jego stan zachowania.
Wiadomo było, że nie jest to typowy obraz olejny, wymagający normalnych procesów przy konserwacji. Obraz był bardzo brudny, ale konserwacja jego była bardzo trudna. Tak jak z niektórymi pacjentami potrzeba zrobić badań, tak samo i w przypadku tego obrazu bardzo potrzebowaliśmy analiz chemicznych, żeby wiedzieć, rozpoznać go dokładnie. Badania tego obrazu były możliwe dzięki aplikowaniu do Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem, do pierwszego konkursu. To jest taki projekt Muzeum Narodowego w Krakowie wspólnie z Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. W trakcie analiz chemicznych okazało się, że Stryjeńska używała przeróżnych temper, od chudej tempery, którą namalowano większość sceny figuralnej, po wykończenie takimi emaliowymi, błyszczącymi elementami tempery jajowej w tle, które jest, ma taki opalizujący, perłowy efekt, dodana była najprawdopodobniej mika, gdyż zidentyfikowano glinokrzemiany. Jako swoiwa użyto również takich nietypowych materiałów, oprócz powszechnie używanych jak olej lniany czy żółtko jaja. Okazało się, że jest guma arabska, jest olej jestchnący typu oleju rzepakowego, są jakieś cukry, więc temperament malarki pozwalał jej brać wszystko, co tylko miała pod ręką, żeby namalować. Chude farby, chłonne, obraz nigdy nie był pod szybą. Spowodowało to, że on był brudny, on był już taki szary. Chcieliśmy podjąć konserwację. Jak się okazało, były te działania bardzo trudne, skomplikowane. Udało się go częściowo oczyścić. On bardzo zyskał. Niemniej nie jest to identycznie taki, jak wtedy, kiedy wyszedł z pracowni artystki. Używaliśmy przeróżnych środków, poszukując spośród całej gamy możliwie dostępnych takich, które będą w jakiś sposób czyściły, a równocześnie bezpieczne do obiektów. Dosyć dużą pomocą okazały się bardzo nowatorskie metody użycia nanożeli, które pozwalają oczyszczać kontaktowo środkami wodnymi, które jednak nie wchłaniają się w obraz. Praca jest ogromna, wymagała zaangażowania całego zespołu konserwatorów. Obraz ten jest w tej chwili napięty na krosna i nie był autorsko nigdy werniksowany i teraz też nie werniksowaliśmy, nie zabezpieczaliśmy powierzchni werniksem, ale jest tutaj szyba tak zwana muzealna wyzodlaskowa, która nie tłumi charakteru, nie widać tej szyby. Nie ma odblasków, zabezpiecza, ale nie jest trwale związana z obiektem. Historia tego obiektu, pojawia się pytanie, skąd się wziął muzeum i dlaczego jest pocięty. Jak już wspomniałam na początku, został namalowany na tą wystawę światową w Paryżu w 1925 roku. W międzyczasie na podstawie pamiętników w Stryjeńskiej wiemy, że był również na wystawie w Warszawie, we Lwowie, w Krakowie. W latach 30. obrazy z tego cyklu były w Stanach Zjednoczonych. Z tego okresu zachowały się zapiski autorki, że trzy z obrazów są już bardzo zniszczone i po prostu je pocięła na fragmenty. Czy sama pocięła ten nasz obraz? Tak naprawdę nie wiemy do końca, ale co jest zadziwiającego? W trakcie prac konserwatorskiej odkryliśmy dwie sygnatury na obrazie. Sygnatur tych nie było w tym miejscu na oryginalnej pracy, ani na szkicach. Przepraszam, ani na szkicach. Jest znany szkic, mamy zdjęcie w katalogu z całej kompozycji. Natomiast w tej chwili jest inskrypcja na dole, sygnatura z Zofii Stryjeńskiej. Po naszym zdziwieniu jest błędem napisana, ponieważ jest napisane Stryjeńska bez litery J. I tutaj w tym narożniku jest również ślad wydrapanej sygnatury.
badania obrazów są bardzo różne. Dużo pomaga robienie zdjęć w promieniach poza zakresem światła widzialnego, w ultrafiolecie i podczerwieni. Pozwala to zajrzeć czasami pod warstwę malarską, żeby zobaczyć szkice wstępne, jakieś przemalowania, to podczerwień. Dzięki temu zobaczyliśmy, że w tej części jest szkic, zarys twarzy, z którego później autorka zrezygnowała. Ultrafiolet pokazuje zakresy retuszy, ingerencji, kiedy uzupełniane były ubytki warstwy malarskiej. Konserwacja obrazu miała miejsce w roku 2019, w czasie, gdy remontowaliśmy Galerię Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej. I w tej chwili zapraszamy wszystkich. Muzeum znowu jest otwarte po okresie pandemii. Bardzo zapraszamy, można obejrzeć ten i wiele innych przepięknych obiektów. Serdecznie zapraszam.